w tobie dziwny. Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach, rościska. Świętego. Panie Jezu, zapraszasz nas na drogę, którą przeszedłeś dźwigając krzyż. Dałeś rady dzięki mocy Bożego Ducha, którą otrzymałeś od Ojca. Chcemy iść za Tobą z wiarą, nadzieją i miłością, aby z tej mocy zaczerpnąć tyle, ile chcesz dać. Ufamy, że dasz tyle, ile każdemu z nas potrzeba. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją. Krzyczeli, znieważali Cię, lżyli, policzkowali, rzucali fałszywe oskarżenia, stosowali przemoc fizyczną i psychiczną. Nie dałeś się sprowokować. Cichy i pokornego serca. Dlaczego? Bo przecież człowiek ma prawo się bronić. Ja nie chcę brać z ciebie przykładu. Potrzebuję sprawiedliwości, a nie pokornego poddania się silniejszym i znieprawionym. No dobrze. Wiem, że to dla mnie i za mnie. Panie Jezu, skąd w Tobie ta siła? Tak, to też wiem. Proszę Cię o tą moc Bożego Ducha, która jest w Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż mękę swoją odkupiłeś świat. Naprawdę chętnie wziąłeś ten krzyż? Przecież byłeś ubiczowany, poraniony, słaby, potwornie udręczony. Spodziewałeś się, że dasz radę? Nie bałeś się? Niemożliwe. Byłeś człowiekiem tak jak i ja. A ja zawsze staję pod krzyżem i z lękiem i buntem. Zawsze próbuję uciekać. Tak, wiem. Kto chce i za Tobą ma wziąć swój krzyż? No więc chcę, Panie Jezu. Bardzo chcę iść za Tobą, ale udziel mi mocy Bożego Ducha. Któryś za nas cierpiał na Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia.
Pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. No i proszę, jednak upadłeś. To było do przewidzenia. Zaraz na początku drogi, co czułeś? Upokorzenie? A może ulgę? Krzyż wprawdzie przygniata do ziemi, ale dzięki temu już nie trzeba iść dalej, nie trzeba walczyć. Można powiedzieć, niech się dzieje co chce, ja nie daję rady. Jezu, Ty się podnosisz. Dalej chcesz iść, nieść ten ciężar. Przecież krzyż jest ponad Twoje siły. Więc mój też jest do udźwignięcia. Mam się pozbierać i iść. Ty tego chcesz. Proszę Cię o moc Bożego Ducha dla mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swą matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Mama na mojej drodze krzyżowej. Tak, ona zawsze cierpiała razem ze mną. Sama obecność mamy była kojąca. Zresztą nie tylko była, ale teraz też jest, chociaż inaczej. Mama musi być przy mnie i już. Tak mi się zawsze wydawało. Gorzej jest z moją obecnością przy mamie, bo dziecko także to już dorosłe. Nie potrafi zrozumieć matczynego bólu. Z jednym wyjątkiem. Ty, Jezu, swoją matkę doskonale rozumiałeś, nawet w sytuacji, gdy sam dźwigałeś krzyż. Ty wiesz, jak ona wtedy cierpiała. Wiesz, że ma wielki udział w dziele odkupienia. Panie Jezu, w czwartej stacji drogi krzyżowej proszę Cię o moc Bożego Ducha dla każdej matki, ale także dla każdej córki, każdego syna. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Patrzę na Ciebie, Jezu, i serce mi się kraje. O, wreszcie jakaś pomoc. Całe szczęście, że przymusili tego Szymona. Patrzcie. Wymawia się, nie chce. Pewnie się wstydzi nieść krzyż. Ale co tam, chłopiak dom, niech ci trochę ulszy. No dobrze, przyznam się, moja ulga wynika stąd, że ktoś się znalazł, więc ja nie muszę angażować się w pomaganie. Panie Jezu, wstydzę się swojej małoduszności. Proszę Cię o moc Bożego Ducha, abym już nigdy więcej nie przegapił żadnej okazji, by pomóc potrzebującemu człowiekowi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Zastanawiam się, dlaczego ewangeliści nie zanotowali tego zdarzenia. Czyżby się wstydzili, że żadnego z uczniów nie było stać na taką odwagę? A jakaś nikomu nieznana kobieta wybiegła z tłumu i otarła udręczoną twarz skazańca. Aby wykonać gest heroicznego miłosierdzia, trzeba mieć w sobie moc Bożego Ducha. Weronika tę moc posiadała. Otrzymała wspaniałą nagrodę. Panie Jezu, proszę Cię o taką moc dla mnie, ale nie dla nagrody, lecz po to, by wystarczyło mi odwagi, wrażliwości i elementarnego miłosierdzia dla każdego, kto cierpi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Otrzymałeś wsparcie od Szymona. Weronika przyniosła Ci odrobinę ulgi. Już się wydawało, że dzięki temu jakoś dotrwasz do końca tej strasznej drogi. Nic z tego. Kolejny upadek. Gorszy, bardziej bolesny od pierwszego. Czy tak musiało być? Czy nie mogłeś, Jezu, sprawić, żeby ci, którzy Tobie pomagali, odczuli choć trochę satysfakcji z tego, że ich pomoc była skuteczna? Mogłeś, ale Boże, odnawiaj w nas moc Twego Ducha, abyśmy zawsze chcieli służyć, a służąc dawali z siebie wszystko i nigdy nie oczekiwali owoców. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przed Jakie to dziwne. One pełne szczerego współczucia szlochają nad Twoim cierpieniem, a Ty bez emocji rozsądnie mówisz im, o co tak naprawdę chodzi w życiu. Troszczysz się o ich rodziny, o kolejne pokolenia. Znów rodzi się we mnie pytanie, skąd Ty to masz? Tak, wiem, moc Bożego Ducha jest w Tobie. Więc pytam Cię, Jezu, czy tę moc dostaje się za darmo, czy trzeba sobie na nią zasłużyć? Nie musisz odpowiadać. Wiem i to, że na żadną łaskę nie da się zasłużyć, bo wszystkie otrzymujemy za darmo. Proszę Cię tylko o jedno. O dar mocy Bożego Ducha na czas próby. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Panie Jezu, co chcesz nam powiedzieć przez swoje upadki pod krzyżem?
Przecież ty nie popełniłeś w życiu żadnego błędu, nie musiałeś naprawiać nieudanych przedsięwzięć, cofać złych decyzji, przepraszać za niewłaściwe słowa. Nigdy nikogo nie skrzywdziłeś ani nie zraniłeś. To my musimy powstać z upadków, nie ty. Aha, więc to o nas chodzi. Ja, grzesznik, proszę cię, Jezu, o szczere pragnienie powstawania z moich upadków i o moc Bożego Ducha przed każdą spowiedzią świętą. Któryś za nas cierpiał, rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś. Upokorzenie należy do najbardziej perfidnych sposobów udręczenia człowieka. Obnażenie z szat odczytuję jako ostateczne upokorzenie Ciebie, Panie Jezu. Odarcie Cię z ostatniej cząstki godności i bolesne dotknięcie najczulszej strony ludzkiej wrażliwości. To jeszcze gorsze niż fizyczne tortury. Wiem, zgodziłeś się na zbawienną mękę za moje grzechy, więc nie ominąłeś również i tego cierpienia. Dziękuję za to, bo Ty, Jezu, wiesz, jak bardzo słabnę, gdy ktoś mnie upokorzy. Proszę Cię, bądź moją mocą wtedy, gdy rodzi się we mnie chęć odwetu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Niosąc krzyż, człowiek jeszcze coś może zrobić, choćby kolejny krok, jakiś gest. Będąc przybitym do krzyża, już absolutnie nic uczynić nie można. Całkowita niemoc. Na szczęście tylko ta fizyczna. Bo przecież właśnie wtedy, gdy już cię przybili, powiedziałeś z wysokości krzyża: to syn twój, oto matka twoja, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziś będziesz ze mną w raju. Wbrew krzyżowej niemocy ciała ukazała się pełna mocy Bożego Ducha w Tobie. Jezu, dziękuję, że wtedy na Golgocie nie zstąpiłeś z krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś. Wykonało się. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Jezu, oddałeś Ojcu to, co od Niego otrzymałeś. Oddałeś Mu ducha, dzięki któremu Ty i Ojciec jedno jesteście. W mocy Bożego Ducha żyłeś jako Bóg i człowiek w jednej osobie. W mocy tego Bożego Ducha oddałeś swoje doczesne ludzkie życie, abyśmy my mogli otrzymać życie wieczne. Jezu,
Naucz mnie tak, jak Ty wołać. Pragnę. Pragnę mocy Bożego Ducha. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. To tylko ciało, to aż ciało, ciało Bożego Syna, narodzonego z Dziewicy Maryi, ciało umęczone tak jak później ciała tysięcy, milionów męczenników, którzy od 2000 lat byli i również dzisiaj są męczeni, torturowani, mordowani. Nie każda matka miała tę łaskę, jaka była dana Maryi, aby ciało zmęczonego dziecka po raz ostatni wziąć w swoje ramiona. Królowo męczenników, wypraszaj moc Bożego Ducha wszystkim matkom współczesnych męczenników, którzy każdego dnia umierają za wiarę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Ten grób był i jest bardzo potrzebny. Po pierwsze, aby można było ze czcią pogrzebać ciało zmarłego Jezusa. Po drugie, aby już na zawsze był to grób pusty. Na nic wszystkie tchórzliwe, bardziej czy mniej prymitywne kłamstwa. Ten grób jest pusty, bo Zbawiciel nasz żyje, powstał z martwych. To jest prawda, którą mamy głosić. Czy wystarczy nam mocy Bożego Ducha, aby to czynić? Przecież właśnie po to Chrystus zmartwychwstał, aby wystarczyło. Któryś za nas zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał. Jezu, przeszliśmy razem z Tobą drogę krzyżową, aby napełnić się mocą Bożego Ducha, Twoją mocą. Dziękujemy za tę drogę, ale przede wszystkim dziękujemy za sakrament Chrztu Świętego i wszystkie sakramenty, jakie nam zostawiłeś, abyśmy tą mocą mogli się napełnić, w tej mocy się utwierdzać i o odnowienie tej mocy nieustannie na nowo prosić. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Celem zyskania odpustu módlmy się w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan u Marii pokrzepion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.